Nasz kanał Nowa Mowa osiągnął 1000 subskrybentów. Dziękuję wszystkim widzom. Oczywiście subskrybujcie dalej, oglądajcie filmy, ale z tej okazji Was zapraszam na krótką wycieczkę po wyspie Korfu. Udało mi się dotrzeć do domu, gdzie kręcony był serial Rodzina Darrellów. Różne przypadki losowe kształtują nasze życie. Czasem rzeczy niezaplanowane wywracają wszystko do góry nogami. Czy to kwestii pracy, rodziny, zdrowia. Ale czasami te zmiany, mimo że na początku wydają się ciężkie do przetrwania, otwierają nową rzeczywistość i nowe perspektywy. Podobnie jak rodzina Darrellów, myślę, że takich rodzin było całkiem sporo. Byli zmuszeni opuścić dotychczasowe warunki i zacząć wszystko od nowa. Wyjeżdżają do nowego kraju, gdzie nie znają języka, nie mają pracy, nie mają pieniędzy. I wydaje się wszystko bezsensowne i niemożliwe, żeby zbudować na nowo ten sam standard życia. Ale jednak los otwiera nowe możliwości. Okazuje się, że poznają ludzi, odnajdują swoje pasje, czy to pisania, czy pasje do zwierząt i tworzą tutaj swoją nową rzeczywistość, dzięki której stają się później sławni. Sytuacja, która na początku wydawała się beznadziejna, akurat w ich przypadku otworzyła nowe możliwości i z tego zostaną zapamiętani. Czasami warto do końca mieć nadzieję i wiarę, że nawet w sytuacji beznadziejnej wszystko się może zmienić. My nawet nie wiemy, jak się może pozmieniać. Warto zaufać przekonaniom, intuicji, a czasem poddać się po prostu losowi. Znany angielski pisarz Jerry Darrell, między innymi twórca wielu powieści o zwierzętach, w jednym z cytatów pisze: tempo życia nie zwalnia na starość, ale to my zmieniamy stosunek do tempa życia, więc może warto by zmienić stosunek też do wolniejszej mowy. Zobaczcie domek, który nagrywaliśmy przy plaży. W tym domku kręcono film na Netflixie, serial Rodzina Darrellów. Za mną White House, czyli dom, gdzie tworzył Jerry Darrell swoje powieści o zwierzątkach, o tym, żeby się nie śpieszyć, żeby zająć się każdym z nich. A tu jego willa. Właśnie na Korfu było kręconych kilka scen z filmu James Bond z udziałem Rogera Moore'a. Za chwilę zejdę na dół i pokażę Wam dokładnie, w którym miejscu. Ale James Bond, misje specjalne, agenci i 007 jak 7 poziomów Nowej Mowy. Uczestnicy kursu Nowej Mowy również podczas treningu wykonują szereg różnych wyzwań.
początkowo wydających się za niemożliwe do wykonania. Czasem trudno uwierzyć, że po kilku dniach kursu będą w stanie sami zadzwonić przez telefon, czy zamówić dania w kawiarni, czy w restauracji. A to są dopiero początkowe misje. Tak jak agenci od 000 do 007, tak na różnych poziomach nowej mowy, od tego najwolniejszego zeróweczki do tych wyższych, wypełniają różne misje w swoich harmonogramach treningowych. I być może ktoś z Was spotkał kiedyś na ulicy kogoś, kto Was pyta o drogę, mówiąc bardzo wolno. Być może to jest właśnie osoba, która ćwiczy swoją mowę. Ale nie tylko, ponieważ osób, które mówią wolniej z różnych powodów, jest bardzo wiele. Wyższe poziomy to coraz więcej mowy, płynniejsze tempo. Można zauważyć nawet takie przyspieszone tempo, chociaż tu nie chodzi o tempo, a o spokój w mowie. I wszystko coraz szybciej się dzieje, ale też to nie jest misja. I tu właśnie mieliście przykład to, o czym Wam mówiłem. Samolot na dotknięcie ręki. Jeśli jesteś jeszcze przed kursem nowej mowy, a boisz się, co Cię może spotkać na tym kursie, to odrzuć wszystkie obawy, bo każda misja jest dopasowana do Twoich bieżących umiejętności. Nikt nie występuje po kilku dniach w telewizji. Zaczyna od prostych konwersacji, rozmów, a jeśli jest gotowy i ma takie chęci, może wystąpić do większego grona osób. James Bond zaczął tutaj swoją misję na Korfu, tak jak Wy tworzycie swoje statki i wypływacie na kanał Nowej Mowy. Skojarz się ten fragment. James, how did you know I was here? Well, I radio-telephoned the Triana and they told me you were coming ashore.